tej wieści zawarte i życzenia dla Państwa. Ja Państwu dziękuję za zniesienie mnie przez te kilkadziesiąt godzin, ale wiem, że się dłużyło. Ale ponieważ zajmowałem się manipulowaniem słowami, więc życzenia prawdziwe, pozbawione tej manipulacji ze strony. Nie szkodzi, pięknie Pani to robi. Pan burmistrz. Szanowni kochani gołdapianie, no po raz 15 się spotykamy. Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Chyba się wzruszyłem troszkę po 15 latach. Chcę Wam podziękować przede wszystkim, bo macie otwarte serca dla tych, którym pomagamy. Szczególne podziękowanie tym razem kieruję w stronę Andrzeja Poniedzielskiego. Tak, 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 tak. Nie wszyscy Państwo wiedzą, on to robi charytatywnie. On przyjechał specjalnie z Kielc czy z Warszawy. Nawet nie wiem skąd, wczoraj przyjechał. Ja wiem. I zgodził się za pierwszym telefonem, jak do niego zadzwoniłem. Zapytałem Andrzeju, czy się zgodzisz. Powiedział absolutnie tak, jak opowiedziałem. Jeszcze nie wiedziałem na co. Tym bardziej poszedł w ciemno. Tak, tak. I chyba zaskarbiłeś sobie, Andrzeju, względy publiczności, także ta La Scala przed tobą, ta Metropolitan Opera. Jakoś mnie nie ciągnie, powiem. Dobrze, to wracaj do nas co roku. To przyjmiemy Andrzeja? Posłuchajcie Państwo. Zbytek łaski, jeśli mogę wtrącić, droga szanowna i szanowana władzo, to a to rzadki przypadek, to bym wtrącił, że cała idea wydaje się bardzo sensowna, bo jest to jakby taka próba poprawienia kapitalizmu, ponieważ kapitalizm poza licznymi zaletami ma jedną wadę, mianowicie jest kompletnie bezideowy. Sam zysk nie może być ideą. Myślę, że ten koncert, sposób, w jaki on jest robiony, jak również sposób, w jaki przeznaczane są pozyskane przez ten koncert pieniądze, daje rodzaj ideologicznego, ale też chyba duchowego uzdatnienia tego kapitalizmu. Piękne słowa, ale a propos, no, Fencjanie jednak by naleźli ten środek płatniczy. Słyszałem o tym. Właśnie. I tak a propos, umówiliśmy się z Andrzejem. Andrzej Poniedzielski oczywiście tutaj z boku ma jeszcze jakieś takie gadżety różne do sprzedaży. Umówiliśmy się, że część spływów, jeśli Państwo by nabyli jego płyty czy książkę, nie wiem nawet co tam jest, to niemała część z tych dochodów wpłynie na fundusz stypendialny, także przy wyjściu z koncertu zachęcamy Państwa do zakupu również twórczości Andrzeja Poniedzielskiego. Andrzeju, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Kochani gołdapiacy, drodzy goście, po raz 15 mam honor dziękować Wam za te za to serce. Zespołowi fantastycznemu dziękuję Wam, bo naprawdę jesteście fantastyczni. Mam wrażenie, że ten koncert nam się udał od tych najmłodszych, po panią Danusię, która sobie tam siedzi i obserwuje, macha, tak, która nam śpiewała na początku. Dziękuję obsłudze, dziękuję Robertowi Magienickiemu i całemu zespołowi. Przypomnę, że to Robert ze Zbyszkiem Jeruńskim 15 lat temu do mnie przyszli i zapytali, czy poprę ten koncert. Jakoś tak się złożyło, że tworzymy to razem, już starzy weterani, i jakoś nam się to udaje.
Jesteście kochani, że przychodzicie do nas i że wspieracie tę ideę. Chciałbym wam wszystkim podziękować. Przypomnę tradycyjnie, 1 stycznia o godzinie 19:02 spotykamy się na Placu Zwycięstwa, gdzie będą fajerwerki, gdzie będą sztuczne ognie, około 15 minut. Większość z państwa przychodzi, parę tysięcy ludzi tradycyjnie przychodzi. Nie 31 grudnia, tylko 1 stycznia. Szanowni państwo, i tradycyjnie z okazji tego nowego 2014 roku życzę wam miłości, przyjaźni, życzę wam ciepła, rodzinnego i żeby wokół was zawsze byli bliscy ludzie. Tak jak w tej pieśni o Kudżawę, którzy serce przed wami otworzą. I życzę wam takich ludzi, żebyście wy mogli przed nimi serca otwierać. Wszystkiego dobrego wam życzę w tym nowym roku. Dziękuję wszystkim, już się zapomniałem. Już chyba czas na finał, chyba czas przejść do finału. Panie Aleksandrze. No przepraszam, panie Aleksandrze. A, szczególne podziękowania, bo dwa... Już sekundkę, panie Olu. 2 tygodnie przekonywałem panią Olę, żeby te landrynki wyrecytowała. Fantastyczna historia. Panie Olu, szczególne podziękowanie za to. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, z ust burmistrza padło tyle podziękowań, tyle życzeń. Podziękowań pod adresem mistrza, który tu stoi. Chyba oceniamy wszyscy, że to jest maestria w pełnym tego słowa znaczeniu. Proszę państwa, plus, jak to się kiedyś mówiło, socjalistyczną, że tak powiem, nomenklaturę stosując, swobodny trud swobodnie zrzeszonych ludzi, którzy tu stoją, który zaowocował owym widowiskiem Rany Boskie 3-godzinnym. Żeście wytrwali tutaj, to jesteście naprawdę cudowni, ale ja do podziękowań skierowanych pod adresem pana Andrzeja, pod adresem zespołu, chcę dołączyć najserdeczniejsze podziękowania pod adresem tego człowieka, bo to jest człowiek numer jeden w kwestii organizacji koncertów charytatywnych. Wy go będziecie oceniali jako burmistrza, głowę administracji samorządowej, ale to przyjdzie sprawa wyborów czy innych rzeczy, a ja oceniam jako artystę, reżysera, człowieka, który czuje sztukę. I za to serdecznie dziękuję, panie Marku, bo to się rzadko zdarza. Ci, co siedzą za biurkiem, są przeważnie bardzo mało, że tak powiem, wrażliwi na magię muzy. Dziękuję panu za to wszystko. Dziękuję państwu. Przepraszam, że się włączyłam. Dziękuję pani Oli za te miłe słowa, ale to jest oczywiście sprawa zespołowa, ale no dziękuję za to, że pani Ola tutaj docenia. Rzeczywiście razem z Robertem i paroma jeszcze innymi osobami, już nie będę wszystkich wymieniał, bo naprawdę ich jest kilka albo kilkanaście, albo kilkudziesięcioro. Dzięki. Szanowni państwo, czas na finał! Pora już radosny kończyć śpiew. Odejdź stąd przez szare życie wiec. W tej melodii ulotnej jak wiatr. W słowach tych zaklętych kilka prawd. Żegnamy was, żegnamy was.
przyjaźni złączyć krąg. W świetle gwiazd powitać nowy rok. W nowym wieku miłości niech moc włączy nas w tę sylwestrową noc. To jest nasza walka. Time.